Cześć, z tej strony Piorun Burza, elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości. Witam serdecznie. Po prostu pewnych rzeczy wam nie mogę pokazać. To jest Buda GSM z 97 roku. Powiem wam szczerze. Dlatego chodzę taki obiektyw mam skierowany w dół, bo są pewne rzeczy, których wam po prostu nie mogę pokazać. Tak wygląda cała Buda. To są słupki wieszakowe, na których umieszczamy drabinki. Taki klimatyzator do komputera. Słuchajcie, ja sobie dzisiaj powierciłem bloczki, na których będą stały te wieszaki. Bo przewody będą puszczone przez te otwory i będą szły aż tu na wieżę i będą właziły od razu na samą wieżę. Tu jest zabezpieczone uziemienie. To jest zrobione na kotwy i klej szybko schnący do tych kotw. I tu mamy, jak jest zgodnie z projektem, ten bloczek najbardziej wrażliwy jest akurat pod samą drabinką. Tak to wygląda. Wieża jest oczywiście uziemiona. Jest podprowadzony bednarka uziemiająca, tak zwany odgromnik na górze, żeby jak przywali piorun, żeby to było uziemione, żeby błyskawica poszła od razu do ziemi, a żeby nie było cyrków. Tu mamy następne uziemienie. No i to jest ten słupek, który właśnie montujemy tym końcem w te kołki i przykręcamy, na to zakładamy tutaj drabinkę, po drabince puszczamy przewody. Tak to wygląda, to jest Buda z rozdzielnicą z roku 97. Tak to wygląda. No pewnych rzeczy nie pokażę, bo to jest numer plusa, bo to jest plusa, plus tu kiedyś był, ale się zawinął z tego świata i tyle. No i po prostu to jest stara Buda, ja tam przed chwilą sprzątałem, powiem wam szczerze, że to jest jeden wielki burdel. Tam nic nie ma ciekawego, stara rozdzielnia, stary klimatyzator, z którego czynnik chłodzący wyciekł. A tu mamy przewód, który już jest zakopany do tej wieży i który będziemy przez tą ścianę przepierdzielać. Dobra, to już wiecie. A teraz najlepsze, wiecie gdzie ja jestem? Zlokalizuj mnie. Jestem w Ciechanowie. A zaraz po pracy pojedziemy zobaczyć sobie zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie. On tak wygląda. Zamek sam. Dlatego zaraz po pracy po prostu pojedziemy sobie zerknąć, jak ten zamek wygląda. I zobaczcie, my jesteśmy tutaj w Ciechanowie. A dom mieszkam w Celestynowie. Więc naprawdę kawał drogi, 100 km bynajmniej. Ja od siebie z domu do Warszawy mam 40-50 km, no to jest równa 100 albo lepiej. No, więc powiem wam szczerze, niezła trasa, będzie się działo. No i co mam wam więcej powiedzieć, no, jaką temperaturę mogę wam pokazać mamy obecnie. W Celestynowie u mnie mamy 28 stopni, w sumie tu pewnie jest tak samo mniej więcej. No, więc widzicie jak to jest, praca w telekomunikacji jest zarąbista. Trzymajcie się i pozdrawiam, na razie.